W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, czy długo prowadzona dieta ketogeniczna uśmierca naszą trzustkę. A w dzisiejszym filmie, podpowiem, będziemy spoglądać m.in. na to badanie przeprowadzone na zwierzętach, w którym, jak widzimy, pół roku diety ketogenicznej doprowadziło do 20% zaniku komórek trzustki, które produkują insulinę, i ponad 50% zmniejszenia się komórek trzustki, które produkują glukagon. Ale zanim do tego dojdziemy, chcę Państwu powiedzieć, dlaczego nagrywam ten film. Drodzy widzowie, od kilku lat regularnie otrzymuję niepokojące maile, które brzmią mniej więcej bardzo podobnie. Od osób, które latami praktykowały dietę ketogenną, a jeden z takich listów zaraz Państwu przeczytam. Osoba, która napisała ten list, przez kilka lat przebywała na diecie ketogenicznej, a ze zdrowej osoby, mówiąc kolokwialnie, przekształciła się w osobę, która już choruje na stan przedcukrzycowy. Drodzy widzowie, wysłuchajcie proszę tego e-maila, który wydrukowałem. Jest on bardzo krótki, ale treściwy. Może niektórych skłoni do przemyśleń. Panie Marku, piszę do Pana list, bo jestem przerażona. Mam niecałe 37 lat, a zdiagnozowano u mnie stan przedcukrzycowy. Mój cukier rano na czczo wynosi 112 mg na decylitr. Mając 29 lat, dokładnie 8 lat temu, zaczęłam przygodę z dietą ketogenną. Dowiedziałam się o niej od znajomej, która schudła na niej 11 kg. Zbliżał się mój ślub, a ja chciałam, jak każda panna młoda, wyglądać zgrabnie, więc i ja zdecydowałam się, że schudnę z tą dietą. Udało mi się schudnąć 7 kg, z czego byłam bardzo zadowolona. Postanowiłam, że po ślubie również będę trzymać się zasad tej diety, by nie przytyć, i udawało mi się to przez wszystkie te lata, może poza jednym tygodniem wakacji każdego roku. Jednak po 8 latach zatęskniłam za dawnym jedzeniem. Za świeżym chlebem smarowanym masłem, za zupą ziemniaczaną i za makaronem w sosie pomidorowym. Kiedy odstawiłam dietę keto po 8 latach, czułam się fatalnie, ale przeczytałam w internecie, że to normalne i że szybko przejdzie. Niestety, moje samopoczucie po powrocie na zwykłą dietę nie było tak dobre jak na diecie ketogennej. Dlatego udałam się do lekarza, a ten polecił mi zrobić badania krwi. Większość wyników krwi jest w normie, poza jednym, poza poziomem glukozy, który oscyluje między 112 a 118 mg na decylitr. Niestety, ten poziom glukozy utrzymuje się już 5 miesięcy od zakończenia diety keto i jestem tym faktem przerażona. Panie Marku, pracuję w korporacji, w której mamy wykupiony pakiet zdrowotny, dlatego co roku badałam się, a w tym poziom cukrów. Spojrzałam w historię. Poziom glukozy na 2 lata przed dietą ketogenną wynosił 86 mg na decylitr. Na rok przed tą dietą 82, a przez 8 lat na tej diecie poziom glukozy także był prawidłowy, a nawet się jeszcze nieznacznie obniżył. Wahał się od 79 do 82 mg na decylitr. Panie Marku, co się ze mną stało? Przecież prawie nie jadłam węglowodanów, a po powrocie do normalnego jedzenia nagle glukoza poszła tak wysoko, że jestem o krok od cukrzycy. Lekarz zalecił mi również badanie poziomu insuliny, a po spojrzeniu na wynik powiedział, że moja trzustka nie domaga. Czy dieta ketogeniczna uśmierciła mi trzustkę? Z całego serca proszę o pomoc. Jak mam to wycofać, bo boję się o swoje zdrowie? Drodzy Państwo, to ostatnie zdanie z tego maila było tak obrazowe, że postanowiłem zatytułować tym pytaniem dzisiejszy film, a tytuł filmu, przypomnę, brzmi następująco. Czy długo prowadzona dieta ketogenna uśmierca naszą trzustkę? No więc spróbujmy na to pytanie odpowiedzieć. Czyli odpowiedzmy na pytanie, co potencjalnie wspólnego mają zdjęcia, które pokazywałem na początku tego filmu z badań na zwierzętach, którym zanikają komórki, które produkują hormony w trzustce, z bohaterką dzisiejszego odcinka. Co potencjalnie mogło się wydarzyć w trzustce kobiety, która przez 8 lat była na ciągłej, przewlekłej ketozie i praktycznie nie spożywała węglowodanów? Otóż, drodzy słuchacze, w organizmach żywych bardzo często jest tak, że narząd nieużywany ulega zanikowi. Jest tak na przykład w przypadku mięśni. Jeśli nie jesteśmy aktywni fizycznie, nasze mięśnie zanikają i mamy ich na tyle, ile potrzebujemy do funkcji, które wykonujemy na co dzień. Najbardziej dobitnym tego przykładem jest unieruchomienie złamanej kończyny w gipsie.
Już po kilku tygodniach widzimy wyraźną różnicę, jak na tym zdjęciu, na którym lewa noga była całkowicie unieruchomiona i nieużywana przez 3 tygodnie. Różnica wielkości między nią a prawą nogą, która była używana, jest niepodważalna. Drodzy widzowie, jak się okazuje, ten sam mechanizm pojawia się w trzustce, przynajmniej trzustce zwierząt. Komórki trzustki, które produkują hormony, a w tym insulina, zaczynają zanikać z powodu drastycznego obcięcia ilości węglowodanów. Dlaczego? Ponieważ węglowodany pobudzają oczywiście komórki beta trzustki, które produkują insulinę, do tego, by wydzielały insulinę, a później, by ta wprowadzała glukozę do komórek, które powstały z tych węglowodanów. Zatem, gdy brakuje węglowodanów, komórki te nie mają co robić i nie mają co produkować. I właśnie ten mechanizm stoi za zanikiem komórek trzustki w diecie ketogennej u zwierząt. Sprawdźmy dokładnie to badanie. Czytamy o tym w badaniu pod tytułem: Długotrwała dieta ketogenna powoduje nietolerancję glukozy i zmniejszenie masy komórek beta i alfa trzustki, które produkują hormony, a w tym insulinę. Drodzy widzowie, a teraz spójrzmy na zdjęcia z wycinków trzustki i zobaczmy na własne oczy, co zaczęło dziać się z komórkami trzustki, które produkują insulinę, u zwierząt, które przez 5 miesięcy utrzymywano na diecie ketogennej. Na pierwszym zdjęciu po lewej stronie widzimy przykładową komórkę trzustki, która produkuje insulinę przed rozpoczęciem badania, a po prawej stronie komórkę trzustki po 5 miesiącach badania. Przy zdjęciach komórek trzustki mamy podaną także ich średnią wagę przed i po badaniu. Jak widzimy, po 5 miesiącach diety ketogenicznej masa komórek beta trzustki, które produkują insulinę, zmniejszyła się o około 20%. Ale to nie koniec problemów, ponieważ jeszcze większemu zanikowi uległy komórki alfa trzustki, które produkują glukagon. Co to jest glukagon, jakie ma funkcje, opowiem na końcu tego filmu. Po lewej stronie mamy komórkę alfa trzustki, która produkuje glukagon przed rozpoczęciem diety ketogennej, a po prawej stronie komórkę alfa po 5 miesiącach stosowania diety ketogennej. Tutaj także dysponujemy ich wyliczoną masą. Zanik wagi komórek alfa trzustki był znacznie większy, wynosił prawie 60%, co możemy wyraźnie zobaczyć na diagramie dołączonym do pomiaru masy komórek alfa trzustki. Drodzy widzowie, podsumujmy bardzo krótko ten film do tego miejsca. Wiemy z badań prowadzonych na zwierzętach, że długotrwale prowadzona dieta ketogeniczna prowadzi do obkurczania i zanikania komórek, które produkują hormony w trzustce. Ale są to wciąż badania prowadzone na zwierzętach. Niestety, do dziś nie wykonano właśnie takich badań na ludziach, ponieważ oczywiście wiązałoby się to z koniecznością wycięcia kawałka trzustki przed i po badaniu, tak jak w przypadku zwierząt. Niemniej jednak tutaj rysuje się bardzo silna analogia pomiędzy organizmem ludzkim a organizmem zwierząt, jeśli mowa o zachowaniu glukozy we krwi na diecie keto. Zobaczmy, co stało się z metabolizmem glukozy u zwierząt, które długo prowadzono na tej diecie. Otóż efektem zmniejszania się wielkości komórek produkujących hormony w trzustce jest rozwój nietolerancji glukozy, jak wskazuje sam tytuł badania. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że spożycie węglowodanów w ilości większej niż dopuszczalny rygorystyczny limit na tej diecie powoduje, że glukoza u takiej osoby szybuje w kosmos. Widzimy to na powyższym wykresie z tego badania, w którym już po 3 miesiącach organizm na diecie keto dużo gorzej radzi sobie z upychaniem glukozy z krwi do komórek niż organizm na zwykłej diecie. I to jest niestety mało pocieszająca informacja, ponieważ w badaniach na ludziach dochodzi do tego samego zjawiska, czyli do rozwoju nietolerancji glukozy. Takich badań na ludziach są dziesiątki. Oto jedno z nich. Widzimy, że na diecie ketogennej, która na tym wykresie rysowana jest górną linią, podawanie organizmowi ludzkiemu większej ilości glukozy powoduje, że ten dużo słabiej pochłania glukozę z krwi. Dlatego ta dłużej jest w krwi obecna, czyli rozwija się nietolerancja glukozy. Drodzy Państwo, nietolerancja glukozy w trakcie diety ketogennej, czy też tak zwana insulinooporność fizjologiczna, czy też tak zwana cukrzyca fizjologiczna,
jest w świecie diety keto zjawiskiem znanym. Co bardziej, oczytani propagatorzy tej diety mówią właśnie o tym zjawisku, które Państwu właśnie przytoczyłem, czyli o rozwoju w ciele człowieka tej tak zwanej fizjologicznej nietolerancji glukozy, czy też tej tak zwanej fizjologicznej cukrzycy. Drodzy widzowie, jeśli ktoś nie wierzy, że na diecie keto rozwija się tak zwana fizjologiczna cukrzyca, czyli nietolerancja na glukozę, to polecam wybrać się do najbliższego laboratorium i wykonać u siebie test obciążenia glukozą. Dla tych, którzy nie mają na to czasu, pokażę Państwu, jak ten wynik będzie wyglądał. Niebieską linią zaznaczona jest reakcja na podanie 75 g glukozy u człowieka będącego na przeciętnej, zwykłej diecie. Widzimy, że po podaniu poziom glukozy nie przekracza 125 mg na decylitr. Natomiast czerwoną linią zaznaczona jest reakcja na 75 g glukozy u człowieka przebywającego na diecie ketogennej. W tym wypadku glukoza dosłownie szybuje do wartości ponad 215 mg na decylitr. Dzieje się tak oczywiście dlatego, że jak już rozmawialiśmy w dzisiejszym badaniu, organizmy na diecie keto nie tolerują glukozy, ponieważ ich trzustki nie produkują wystarczającej ilości insuliny, by ta mogła wprowadzić glukozę do komórek. Zatem organizmy osób na diecie keto reagują podobnie na większą ilość węglowodanów, jak organizmy człowieka chorego na cukrzycę. I to właśnie z tego powodu, jeśli ktoś przebywa na diecie keto, to jeśli zje pełnoziarnistą bułeczkę, to nagle glukoza szybuje mu w kosmos. Ta pełnoziarnista bułeczka nie podniesie jednak poziomu glukozy tak drastycznie u osób zdrowych. U osób zdrowych bułeczka pełnoziarnista nie podniesie poziomu glukozy nawet do 120 mg na decylitr, w przeciwieństwie do osoby na diecie keto. Drodzy Państwo, i teraz powróćmy do bohaterki dzisiejszego odcinka, czyli do pani, która napisała list ze swoim problemem, pytając, dlaczego po 8 latach diety keto z normalnego poziomu glukozy nagle stała się osobą ze stanem przedcukrzycowym, o krok od cukrzycy. Otóż jedną z prawdopodobnych odpowiedzi jest właśnie to, że przy tak długim uśpieniu komórek, które produkują insulinę, wiele z nich po prostu nie istnieje albo wciąż nie pracuje. A zmniejszone wydzielanie insuliny przy zwykłej diecie z obecnością węglowodanów niestety daje takie objawy jak opisane wyżej. Oczywiście z powodu braku dowodów na ludziach, bo posiadamy dowody na zwierzętach, ale nie posiadamy badań na ludziach, którym zbadano by stan komórek trzustki przed rozpoczęciem diety keto i na przykład 8 lat po zakończeniu tej diety, no wciąż niestety możemy posługiwać się jedynie pojęciem prawdopodobna przyczyna. Czyli pani, autorka listu, po 8 latach diety ketogennej ciągiem faktycznie mogła doprowadzić u siebie do zaniku komórek trzustki i stąd mógł pojawić się stan przedcukrzycowy. Z naciskiem na słowo mogła. Pierwsza myśl jest taka, że jeśli założenia dzisiejszego filmu są prawdziwe, to uważam, że osoba nawet po tak długim stażu na diecie keto ciągiem wciąż ma pewne szanse na powrót do odbudowania funkcji trzustki. Dlaczego tak myślę? Otóż podobny mechanizm usypiania komórek trzustki występuje w cukrzycy typu drugiego. A profesor Roy Taylor, który wycofuje cukrzycę, o którym nagrałem cały odcinek, dowiódł, że nawet 10 lat po rozpoznaniu cukrzycy, czyli w stanie, w którym znaczna część komórek trzustki jest już uśpiona, to jeśli usuniemy tłuszcz z trzustki, który te komórki usypia, to wciąż jesteśmy w stanie wzbudzić ich pracę i żyć jak zdrowi ludzie. Druga myśl. Jeśli założenia dzisiejszego filmu są słuszne, to jest pewna pocieszająca informacja. Okazuje się bowiem, że tego typu przypadków nie powinno być aż tak wiele jak osób, które rozpoczynają tę dietę. Innymi słowy, okazuje się, że długoletnią dietę keto wytrzymuje czy też praktykuje tylko skromny procent wszystkich tych osób, które tę dietę rozpoczynają. Szacuje się, że mniej więcej około 7%. Kilka badań dowodzi, że już po 2 latach diety keto zdecydowana większość z osób prowadzących tę dietę nieświadomie dodaje do swojej diety nieco węglowodanów, praktykując później nieświadomie dietę niskowęglowodanową.
A dieta niskowęglowodanowa cechuje się większą ilością węglowodanów w diecie niż keto, zatem powinna teoretycznie lepiej pobudzać komórki trzustki i powodować mniejszy zanik tych komórek lub brak tego efektu. Zatem, drodzy Państwo, podsumowując dzisiejszy film. Z badań na zwierzętach wynika, że długotrwała dieta keto powoduje ścieńczenie komórek trzustki, które produkują hormony. A zachowanie i metabolizm glukozy u tych zwierząt wygląda tak samo jak zachowanie glukozy w badaniach u ludzi, którzy praktykują dietę ketogenną. Ponieważ jednak nie mamy żadnych długofalowych badań z udziałem ludzi, dzięki którym bylibyśmy w stanie ocenić bezpieczeństwo tej diety przez długi okres, a w tym jej wpływ na komórki trzustki u ludzi, możemy powiedzieć z jakąś bliżej niemierzalną dozą prawdopodobieństwa, że ten sam mechanizm zachodzi u ludzi. To znaczy komórki trzustki na pewno ograniczają produkcję insuliny, bo to widać po poziomach insuliny, i nie ma innego wytłumaczenia powstawania nietolerancji glukozy u człowieka. Natomiast dopóki nie będzie badań u ludzi, to nie będziemy mieli stuprocentowej pewności, czy te komórki zanikają, jak szybko zanikają, czy są w stanie się wzbudzić po 5 latach, czy też na przykład po 10 latach. Dlatego też najzwyczajniej w świecie radzę Państwu pewnego rodzaju ostrożność. Jeśli ktoś z Państwa jest przekonany do diety keto i chce tę dietę praktykować, to polecam raz na jakiś czas zrobić sobie przerwę, aby wzbudzić pracę i funkcjonowanie komórek trzustki. Bo większość osób, które stosują dietę keto na całe życie, wyrabia sobie zdanie na podstawie badań, które swoim zakresem obejmowały okres na przykład 2-3 lat. Takimi właśnie badaniami operuje się, starając się nas przekonać do tego, że warto stosować tę dietę na całe życie. Szanowni Państwo, pomyślałem, że nie będzie lepszego zakończenia tego filmu niż komentarz samych naukowców, którzy właśnie to badanie stworzyli, badanie na podstawie którego stworzyłem dzisiejszy film. Badanie, w którym dowiedziono na zwierzętach, że długa dieta keto zmniejsza komórki trzustki. Nasze dane pokazują, że długotrwała dieta ketogenna powoduje dyslipidemię, stan zapalny, objawy stłuszczenia wątroby, nietolerancję glukozy oraz zmniejszenie masy komórek beta i alfa trzustki. Wskazuje to, że długoterminowa dieta wysokotłuszczowa i niskowęglowodanowa prowadzi do cech, które są również powiązane z zespołem metabolicznym i zwiększonym ryzykiem cukrzycy typu drugiego u ludzi. Myślę, że dodatkowy komentarz jest zbędny. Drodzy Państwo, zaznaczam, tym filmem nie chcę nikogo odwieść od przestrzegania zasad diety ketogennej. Nikogo też nie atakuję. Mało tego, ja wciąż dietę ketogenną polecam i będę polecał. Sam ją stosowałem i będę stosował, tyle, że tak jak mówię od kilku lat, jest to dla mnie dieta cykliczna i na krótko. Drodzy widzowie, oczywiście odnośniki do badań, na podstawie których stworzyłem dzisiejszy film, umieszczam w opisie tego filmu. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę. Jak zawsze, zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.